Witam was, moi kochani, w kolejnym odcinku z Grand Theft Auto San Andreas na moim kanale. Ja jestem Hubson i przechodzimy sobie do kolejnego epizodu z życia Carla CJ'a Johnsona w tej wspaniałej, cudownej grze. Jak widzicie, znowu wysrało nas w Los Santos. Zadziało się tak z tego powodu, że ostatnio był live właśnie znowu z GTA San Andreas Beta, gdzie wykonywaliśmy dużo ciekawych rzeczy. W sumie to nie do końca. Wiele rzeczy nam się nie udało wykonać z tego powodu, że one jeszcze nie były odblokowane. Chociażby nie mogliśmy ścigać na tym stadionie, ponieważ CJ nie ma wymaksowanej, znaczy inaczej, nie ma doprowadzonej jazdy, umiejętności jazdy samochodem do odpowiedniego poziomu. Nie mogliśmy też eksportować, importować samochodów w dokach w San Fierro, także ogólnie była pod tym kątem kaszana. Zanim przejdę do opowiadania tego, co działo się w odcinku poprzednim, zanim skoczymy sobie na poprzednie misje, to ja sam skoczę na lotnisko, kupię bilet do San Fierro, tak samo jak to było właśnie w odcinku poprzednim, no i co? I potem wam o wszystkim przypomnę oraz także rzecz jasna weźmiemy się za dalszą część fabuły w GTSA. Na ten moment czekałem w tej grze, to nie może skończyć się dobrze, a jednak poszło całkiem fajnie. Przez chwilę myślałem, że przywalę w te znaki, które są nad drogą, ale na szczęście Emperor, tak ten samochód się nazywa, nie jest samochodem zbyt szybkim. Zobaczmy sobie to, bo w sumie nazwy modeli niektórych samochodów z GTA San Andreas nie kojarzę, ale to akurat miałem rację, że jest właśnie Emperor. Okej, jestem na lotnisku, kupuję sobie bilet lotniczy i chciałbym wam w tym momencie zadać pewne pytanie, mianowicie jak podoba wam się nowa kamerka. Ona ostatnio była na live, tak, kupujemy. W sensie ta ramka do mojego webcamu, czy ona wam się podoba? Ostatnio była już na live, jest wykonana przez Senpaja, przez Oscara, właśnie mojego znajomego, który ostatnio wykonuje mi tego typu graficzki fajne różne na kanał. Dajcie znać, czy wam się podoba, czy wolelibyście jednak powrót do tej poprzedniej wersji. W sumie, wiecie, chciałbym się pod was przede wszystkim dostosować. Jestem skłonny oczywiście wrócić do poprzedniej wersji, ale wydaje mi się, że ta po prostu jest mega fajna i wprowadzi jakieś tam urozmaicenie do tego całego let's playa. I coś jeszcze miałem powiedzieć, ale to pewnie lada moment mi się przypomni. A no właśnie, mam taką małą rozkminę. Czy wy też tak macie, że możecie w GTA San Andreas grać cały czas? Powiem wam, że ja ilekroć wchodzę do tej gry, wiecie, pykamy sobie na live'ach, ja przychodzę dla was fabułę i nagrywam odcinki z tej gry i cały czas ta gra w żadnym, nawet najmniejszym stopniu mi się nie nudzi. Tak mi się wspaniale pyka, taki jestem cały szczęśliwy, jak mogę sobie zasiąść i właśnie nagrać odcineczek z GTSa, że nawet nie macie pojęcia. Dajcie znać w komentarzu, bo jestem ciekaw, czy też tak właśnie macie i możecie dosłownie grać w GTA przez, nie wiem, 3-4 godziny dziennie, 7 dni w tygodniu, jest dalej wszystko w porządku, czy jednak z jakiegoś powodu wam się ta gra nudzi. My tymczasem lecimy sobie do naszego warsztatu. Nie, przepraszam, dzisiaj na początku zajmiemy się szkołą jazdy. To będzie całkiem spoko opcja na początku, ponieważ będę mógł sobie popitolić odnośnie tego, co działo się w odcinku poprzednim, jakie mam przemyślenie odnośnie tej fabuły i tak dalej. Także, moi kochani, let's go to the drive school i wymaksujmy umiejętności CJ'a. Tu mamy Michelle, rzecz jasna. Jest to dziewczyna, którą możemy poznać i może być, rzecz jasna, nasza, ale czy ona będzie chciała nas... Musisz więcej jeść, chudzielcu. Aha, czyli ona lubi grubszych facetów. Dobrze, my ogólnie jeść lubimy. O, a jednak? Ej, zobaczcie. Utala, mimo tego, że nie mamy jakiegoś tam wysokiego fatu, i tak Michelle zgodziła się, aby się z nami umówić, a właściwie wziąć numer telefonu i zadzwonić do nas. Aha, spoko. No, to pamiętam. Tak, wszystko pamiętam, jak to dokładnie wyglądało. Także podchodzimy do monitora i wykonujemy pierwszy test. 360. Ja też pamiętam, że chyba do niektórych testów trzeba było zastosować 30 FPS-ów, bo zobaczcie, jak to wygląda chociażby w tym momencie. Jakoś tak dziwnie, nie? Dobra, srebro. Ja mam taki pomysł, że w tym momencie sobie po prostu tę szkołę jazdy przejdziemy na jakiekolwiek medale, a podczas live'u będziemy wykonywali wszystko na złoto. To będzie zajebista opcja, mi się wydaje, bo ja doskonale wiem, że wy szkołę jazdy... Ale przegiąłem. Shit! Ale przegiąłem. Dajcie spokój. Doskonale sobie zdaję sprawę z tego, że wy szkołę jazdy lubicie w San Fierro i z wielką chęcią będziecie to oglądać, także obstawiam, że wersja wykonania wszystkiego na złoto na live jest całkiem spoko opcją. No, srebro. Moim zdaniem powinno być złoto, chociaż może w delikatnie złym miejscu, zaparkowałem. Okej, skręt w lewo, cyk. I zobaczmy, powinno być całkiem... Skosiłem słupek.
Skosiłem super ewidentnie, ale nie szkodzi, przeszliśmy to. Jazda na przebitych oponach, spoko. Dużo się dzieje, nawet nie mam okazji przypomnieć to, co działo się w... Co tu się wydarzyło? Nie mam okazji, żeby przypomnieć o tym, co działo się w odcinku poprzednim, jakie tam były misje i w ogóle. Całkiem przyzwoicie. Co? No w tym momencie na pewno powinno być 100%. No come on, coś mnie gra oszukuje. Jazda po ciasnym torze, okej, ciasne zaułki, lubimy. You know what I mean? Oh yeah, lecimy, 5 okrążeń. Tutaj chyba był jakiś czas na to, nie wiem, czy nie koło 35 sekund. Pierwsze kółko przejechałem w 8, także nie poszło zbyt dobrze, ale spróbujemy nieco nadgonić, nieco wchodzić ciaśniej w to wszystko. Teraz było chyba około 7 sekund. Okej, tu powolutku, źle, za duży poślizg. Nie uda się raczej w 35 sekund, ale może tak mi się tylko wydaje, że trzeba było mieć 35 sekund do tego, żeby przejść to na złoto. Zobaczymy, ostatnie kółko, może w ogóle się w 35 sekund uda zmieścić? Ale odwaliłem na koniec, ale złoto jest? I zobaczcie, no tak, bo tu jest 99, to... Aha, czyli jestem poniżej 35 sekund, aha, czyli może jednak miałem rację co do tego, slalom. No to chyba też raczej zbyt ciężki nie będzie, zobaczmy. Nie chcę krakać, ale ja doskonale pamiętam właśnie, że dużo cięższe kwestie są potem, jak chociażby jazda na dwóch kołach i coś w tym stylu. Ej, złoto znowu, ale mi zajebiście idzie. Okej, lecimy dalej, 90. Coś mi się zdaje, że dopiero będę w stanie przypomnieć to, co się działo w odcinku poprzednim, jak wyjedziemy z tej szkoły jazdy i będziemy chociażby jechać po mieście. Na broń się udało, ale to parkowanie fatalnie wyglądało. Jazda na dwóch kołach, no właśnie, i tego boję się najbardziej. Powiem wam, że jest to całkiem ciężka rzecz, ale może się uda? O, chyba całkiem... Udało się na brąz, oh yeah. Zajebiście mi idzie dzisiaj. No, dziwię się, ale narzekał nie będę. Obrót w lewo, taksówką, to też nie powinno być chyba zbyt ciężkie, zobaczmy. No, nie wiem, czy poszło tak, jak powinno pójść. Nie no, chyba poszło idealnie, 100% też. Moi kochani, lecę jak szalony. Manewr pit. Tutaj jakby liczy się to, żeby zatrzymać się końcowo jak najbliżej radiowozu i co więcej mieć jak najmniejsze uszkodzenia. Oj, to chyba nie poszło zbyt dobrze, ewidentnie. Spróbujmy nieco bardziej go wyprzedzić i troszeczkę bardziej w tę jego dupę wjechać. O. Nie, dalej nie to. Uszkodzenia mam co prawda małe, ale jak widzicie... Aj! Może w tym momencie też nie. Ej, to jest ciężkie. Wydawało mi się, że będzie raczej proste, ale zbyt dobrze mi nie idzie. O, zobaczmy, może teraz... No, na brąz się udało, ale wydaje mi się, że to będzie ciężkie, żeby wykonać na 100%. No i beczka. Tutaj pisaliście mi w komentarzach, że muszę zdejmować nogę z gazu i jakoś ten samochód obkręcać. Wykonaj beczkę w powietrzu, po czym idealnie wyląduj, gdy będziesz w powietrzu, zwolnij klawisz gazu i użyj klawiszy w górę oraz w dół, aby ustalić kąt ustawienia samochodu. W górę albo w dół? To mi się nie wydaje, że to jest to. Zobaczmy. Nie. To definitywnie nie było to. Czekajcie, może chodzi o po prostu klawisz... Nie, też nie. Czekajcie, bo w tym momencie próbowałem zyskać lewo-prawo i to niezbyt dobrze nie poszło, ale może teraz. Idealnie, moi kochani, złoto kolejne, 3 złota już mam, wow. Rajd przez miasto. No i to jest idealny moment, żeby sobie popitolić, chociaż wiem, że też będę się musiał delikatnie skupić, bowiem jeżdżenie Super GT wcale nie jest takie proste. Ten samochód jest mega nadsterowny i łatwo wpada w poślizgi, także będę się musiał mieć na baczności i co więcej, wiecie, jak to te wszystkie trafiki w GTA, one skręcają bez migaczy, nagle gdzieś gość jedzie w prawo, w lewo, no i łatwo jest przy chociażby wyprzedzaniu wjechać w takiego typka. Infernus nawet się zespawnował. Nieźle. Tak, i to, o czym chciałem jeszcze powiedzieć na początku odcinka, już mamy 10 minut, to, co działo się w filmie poprzednim. Mianowicie, na pewno, widzicie, to jest to, o czym mówiłem. Tym razem nie ukrywam, że pokusiłem się jechać zupełnie inaczej, być może pójdzie nieco lepiej. Tak czy inaczej właśnie wypadałoby w końcu przypomnieć, co działo się w odcinku poprzednim, a mianowicie wykonywaliśmy sobie misję u Zero, która polegała na tym, żeby przeciwstawić się temu wielkiemu zrzutowi bomb, który był stworzony przez Berkeleya. Nie wiem, czy dobrze to gramatycznie powiedziałem, jakoś tak dziwnie brzmiało. Tak czy inaczej właśnie Berkeley tymi swoimi jakimiś tam samolocikami, takimi mini Dodo, że tak to sobie nazwę, inaczej
inaczej, Mini Dodo z kołami, chociaż Dodo akurat jest z kołami. Tak, wszystko mówię dobrze chyba. Tak czy inaczej właśnie Berkeley przygotował atak bombowy, no i te mini samolociki właśnie nadlatywały i zrzucały bomby na anteny nadawcze, które należały rzecz jasna do Zero. My musieliśmy z minigana te samolociki niszczyć, udało się całkiem spoko, tam nie było większego problemu, nawet z tego co mi się kojarzy, żadna bomba nie spadła koniec końców na żadną antenę. Także poszło wręcz fenomenalnie, a tutaj srebro. Chyba jednak musiałem się zmieścić w nieco niższym czasie, żeby się udało to wszystko, no ale jak widać, koniec końców udało się szkołę jazdy zaliczyć, także jest elegancko. Tak, lecimy sobie na kolejną misję. A w międzyczasie rzecz jasna powiem o innych jeszcze misjach. Kurde, tylko jeden pojazd nam się odblokował i jeszcze ten cały Super GT. No niezbyt dobrze to wygląda, no ale nic. Tak czy inaczej właśnie była misja u Zero i potem wykonywaliśmy też misję pod tytułem Demolka, gdzie musieliśmy tę całą ekipę remontowo-budowlaną tutaj na placu delikatnie nastraszyć za to, że zachowywali się niefajnie wobec Kendall. No i wykonywaliśmy jeszcze coś dla Tenpeniego i dla Pulaskiego, gdzie musieliśmy zadzwonić na telefon 555, uprzejmie donoszę, żeby podpitolić prokuratora. Tak. Tam też była taka opcja, że oczywiście on był niewinny, ale my jako CJ Carl Johnson porzuciliśmy mu 2 tony marihuany, o czym była mowa w cutscence, takżeśmy gościa załatwili. Ogólnie misja była całkiem fajna. Okej, spoko. Zobaczmy jak to wygląda na mapie, gdzie musimy dojechać. Z tego co kojarzę, no Caesar będzie całkiem daleko. Najlepiej będzie się opłacało pojechać sobie tutaj, odbić na lotnisku najzwyczajniej w prawo i jechać tym tunelem, takim wyrytym w skałach, tędy, lewo, prawo i powinniśmy być na miejscu. No kawałek drogi do przejechania mamy i nie ukrywam, że właśnie w tym momencie byłby idealny moment w sumie, żeby wam opowiedzieć co działo się w odcinku poprzednim, także delikatnie się pośpieszyłem. Tak czy inaczej, Z tego co tutaj mówił Caesar w cutscence, no to śledził chłopaków, którzy jadą po krak do San Fierro, tak? Jakoś tak to wygląda mniej więcej. Nie wiem, czy dobrze to powiedziałem. Wiem mniej więcej o co chodzi, ale jakoś tak mam, że nie wiem, czy umiem to w tym momencie przekazać. Tak czy inaczej, żeby dowiedzieć się, z kim współpracuje Pigsmoke i jak ogólnie wygląda ta taka ścieżka handlowa tego całego kraku, no to musimy podjechać i zobaczyć, kto jest na miejscu, no i prawdopodobnie, tak jak też mówi nazwa misji, ich sfotografować. Potem popytać na mieście, porobić zdjęcia, żeby potem popytać ludzi na mieście, kto to jest, do jakiego gangu należy, skąd się ta osoba wzięła, co ona dokładnie planuje, czym się zajmuje i tego typu rzeczy. Także lecimy to ustalić. Wychodzi na to, że wybrałem całkiem niezłą trasę na dojechanie do Caesara, ponieważ no całkiem szybko się do niego zbliżyłem. Właściwie to już dojeżdżamy, lada moment będziemy koło tej postaci, shit, o ile oczywiście się nie zabije, prawie zabiłem motocyklistę. No i właśnie, będziemy musieli gdzieś tam z Caesarem dojechać, nie wiem czy tych gości śledzić, jak to wyglądało dokładnie. Kurde, właśnie, czy my musieliśmy je śledzić, czy po prostu dojechać potem do jakiegoś konkretnego miejsca? No za chwilę to się na pewno okaże. Skakuj, Holmes. Okej, liczę, że z Caesarem też będzie jakiś tam dialog i będziemy mieli... No właśnie, okazję coś posłuchać. Aha, spoko. Angel Pine. Zobaczmy, jaka droga będzie najszybsza. Chyba tutaj cały czas, potem w lewo i w prawo. I dojedziemy sobie naokoło do Angel Pine. Także tak to wygląda. Policja w ogóle nie reaguje. Halo, co to miało być? No chłopaki, gadajcie coś, bo chciałbym mieć jakąś taką większą otoczkę tej całej sytuacji, wiecie, wczuć się bardziej w klimat czy coś, a tu chłopaki póki co milczą. Tak sobie jadę od parunastu, może kilkudziesięciu sekund i to jest właśnie to, o czym jakiś czas temu mówiliśmy, nie? Że kurczę, no jedni to uwielbiają, inni tego nienawidzą, że jest parę takich misji, gdzie musimy strasznie daleko dojechać. Głównie już te misje mamy za sobą, nie oszukujmy się, tak? Bo najwięcej takich misji, gdzie musieliśmy gdzieś daleko dojechać, było na wsi, no a ten etap, tak jak mówię, mamy za sobą.
sobą. Niemniej tak jak w tym momencie, nie? Musimy przejechać kawał drogi, żeby wykonać misję, która sama w sobie nie będzie zbytnio skomplikowana przede wszystkim. No i ponadto też... Co tam jeszcze chciałem powiedzieć? Coś jeszcze chciałem odnośnie tej misji powiedzieć. A! Że nie dość, że nie będzie zbyt skomplikowana, to nie będzie zbyt długa. I tutaj główną przeszkodą, może takim głównym czymś, co trwa najdłużej, no to właśnie dojazd. Część osób lubi, część nienawidzi. Na pewno daje jakiś tam klimat, jak sobie tak jedziemy po takich rejonach z Cezarem Villalpando, słuchamy fajnej muzyki, to jest spoko, ale też wiemy, że wiele osób gra w GTA, żeby po prostu poznać fabułę i zobaczyć, co się dzieje i chciałoby to zrobić jak najszybciej. Chociaż ja na przykład w gimnazjum miałem takiego znajomego, który zawsze przechodził grę na początku na szybko, żeby poznać fabułę, bo się nie mógł doczekać dosłownie. Co się dzieje, co się wydarzy, jak się gra zakończy, a potem zawsze przechodził grę po raz drugi i wtedy przechodził wszystko powoli, żeby dokładnie poznać każdy szczegół gry, odkryć wszystkie ciekawostki, jakieś tam znajdźki sobie znaleźć i w ogóle. No puść, ty, nie mogłem skręcać, co jest? Tak a propos tego, przepraszam, to moglibyście mi dać znać, jak wy lubicie przechodzić gry. Czy też macie podobny system do mojego kolegi, że na początku na szybko, a potem ten drugi raz powoli, czy jednak od samego początku wolicie może powoli, albo po prostu na szybko i potem do tego już nie wracacie? Dajcie please znać. Okej, wbijamy, jesteśmy na miejscu. Chłopaki nie zamienili ze sobą ani słowa przez całą drogę. To było takie dość dziwne, no ale być może obaj zbyt rozmowni nie są. Idzie Cezar, czy co? Chyba idzie, ale powoli. Dobrze, dobrze. O, czy ja mam aparat już? Mam aparat. Fantastycznie. Sfotografuj twarz każdego celu, ale śpiesz się i nie zapomnij zrobić zbliżenia. Dobrze, okej. Myślę, że raczej to nie jest zbyt skomplikowane. Ryder i Big Smoke. Zobacz, nie Big Smoke. Jakiś ballas po prostu. Pytongu. Little bitch. Okej, mamy kolejnego typa podejrzanego. Pana Mendeza. Jak się potem okaże? Cyk. Gość się wozi. What now? Is that it? Shit. Kto się tak dobija? A i mamy Mike'a Toreno. I don't like the look of that guy. This more than a few thugs put some product. It's a serious organization. No, się wie. O, i mój brat. Brother from another mother, czyli oczywiście. Czyli oczywiście Alphonse Jeezy. Brother from another mother. Boże, jakie ciężkie sformułowanie, ciężki zlepek wyrazów dla mnie. Co jest ty, halo? A, będziesz jeszcze cutscenka jakaś chyba. That was some heavy shit. We better split up and get out of here. I'll meet you back at the garage, eh? Coolio, we got what we came for anyway. Jest Angel Pine, wiecie co? Na wszelki wypadek sobie zapiszę grę, a potem skoczę do miasta i wykonamy ci jeszcze jedno zadanko. Z tego co widzę, pojawiło się kolejne w warsztacie w Doherty. Także chyba tym się zajmiemy. Misję u Zero też sobie wykonamy, ale jednak w tym momencie też zależy mi, żeby pchnąć fabułę, ponieważ wiele kwestii, a czy chociażby triatlonu, nie możemy poruszać na live'ach przed tym, zanim wykonamy misję Crack Boom Boom. A z uwagi na to, że nie chcę przechodzić fabuły na live'ach, no to chciałbym wykonać tę misję jak najszybciej podczas odcinka, żeby móc na live'ie właśnie tego typu aktywność wykonać. No trochę mi to zajęło, ale też nie było zbyt długo. W sumie może nie miałem z 2 minuty, tak ciężko mi nawet powiedzieć, ile zajęła mi ta droga z Angel Pine do San Fierro. Coś takiego, myślę, że około 2 minut. Okej, zobaczmy kolejną misję pod tytułem Jeezy. Hey man, you get them flicks developed. What's up, Woozy? Hey Carl. I was just explaining to your brother-in-law that we were friends. Oh yeah? Well look, Woozy, I need to get some info from you, man. What exactly do you boys want to know? Who are these putas, Holmes? Why don't you go take a look? These guys? Yeah. They're the Loco Syndicate. They're pretty big time, I think. Ooh. Don't have any dealings with them. We don't touch blow. Now this guy runs things. I don't know his name. This guy is T-Bone Mendez. He's the muscle. And who's that guy? That's Jizzy B.
He's the biggest pimp in town. Największym Alfonsem w mieście jestem ja. Concierge of sorts. Hey, then he my way in. How I get to him? Oh, Jizzy? Jizzy runs the Pleasure Domes Club in that old fortress under the Gant Bridge. Hey, good looking out, Woozy. No problem. Don't be a stranger. All right. Jak on to powiedział? Powinno być good, recognize, Uzi czy coś takiego, ale jakoś tak dziwnie powiedział ten CJ, albo mi się coś przesłyszało. Okej, okay, z tego co widzę mamy zaznaczone na mapie spotkanie z Uzim, jest to zupełnie inaczej zaznaczone niż w wersji ostatecznej. Tutaj mamy literkę L. Czemu? Nie wiem. Mi się wydaje, że to jest po prostu znaczy jakby skrót od Loco. W sensie wcześniej była to taka twarz, taka jakaś Boże, niebiesko-zielona, taki dziwny kolor, taki morski jakiś. I to była to taka twarz, jakiś taki, kurde, ciężko to w sumie nazwać, jakieś takie zombie wręcz bym powiedział. Chociaż nie, bardziej to jest styl może na kosmitów. Nieważne, doskonale pamiętacie jak to wyglądało, a teraz po prostu jest to L, no i podejrzewam, że jest to właśnie od syndykatu Loco, no bo ani Alphonse, ani Jeezy, ani nic w tym stylu nie zaczyna się na L, więc pewnie tak jest. Tak czy inaczej lecimy, zobaczmy. Czy ja w ogóle w tym momencie muszę na tę misję lecieć? Nie sądzę. Raczej robię to, bo po prostu sam chcę, czyli tamta misja, którą sobie wykonaliśmy w warsztacie, w teorii, była tylko i wyłącznie cutscenką. Podobnie jak misja Król na wygnaniu. Tak czy inaczej, jeżeli jesteśmy już w tej części miasta koło naszej dziewczyny Katie, to ja uważam, że spoko opcją będzie wykonanie zajebistego skoku wiary. Może jakieś salto walniemy czy coś? Zobaczmy, uda się czy się nie uda. No. Jakie triki z Ameryki. Zobaczcie, jeszcze jakby było udane lądowanie. Ląduj, CJ. Powiem wam, że było całkiem dobrze. Gdybym tylko to przetrwał do samego końca. I panie motocyklu, stój. To było kozackie. Niesamowity wyczyn na motocyklu. Co prawda dostałem tylko 500 dolców, ale i tak jestem z tego wszystkiego dumny. Niezłe hamulce masz w tym terabancie. Dobrze, okej. Okay. Myślę, że nie ma co pitolić. Lecimy na kolejne zadanie, a właściwie pierwsze zadanie do Alfonsa Giziego. Utala, jakie lożki. Ta laska inaczej wygląda chyba. Ta co tańczy na róże. Now who's this trick? I don't need no more friends, baby. All they try to do is peel me from my hole. Nah, it ain't about them. It's all about you, player. I heard you was the man with the hookup, and you was the man I needed to see. I'm offering my services. Say what? Yes, sir. See, I'm new in town. Anything you want, I can do. For a guy like me to work with... To work for. A guy like Jizzy B? Well, now that you mention it, I do have a slight problem. Something a little dumb muscle like yourself might be able to fix. Cause you see me, I'm intellectual. Bitches, y'all walk on down to the bar and fix a pimp a drink. Bitches. See, I only got two eyes, and in these streets you got to have more than that. You got to be like a flying shit, you know? 100 eyes everywhere. Now some lunatic been fucking with my bitches. Motherfucker killed 2 last week. I want you to go find out. Okay. No problem. You my player partner now, Jizzy. To w końcu z Alfonsem czy dla Alfonsa? Ej, właśnie tam była muzyka, czyli pewnie będę musiał wam to Mr. C to the J. Wyciąć. Pretty young thing in my car. Drop her off at the hotel downtown. Use my car phone and give me a ring-a-ding when you're done. And watch the rims, player! Treat that baby like the Pope Mobile. No, spoko. Ej, tam była muzyka, dlaczego ja nie gadałem? Dlaczego jestem taki osioł? Boże, no, czemu mnie zwróciliście uwagi? Ej. No dobrze, okej, okay. Musimy tę oto panią wysadzić. Wysadzić w śródmieściu, jak widać. No i co? No, się wie, baby. No i ogólnie co? Plan wygląda w taki... Tak. No wiadomo. I'm no slut, but I need the feria. Real answer. Whatever, puto. O, ty jaka ostra, utala. Tak czy inaczej plan jest taki, żebyśmy w tym momencie się z Cezarem zapoznali. Znaczy z Cezarem, co ja gadam, z Alfonsem Jizzy. Chcemy wejść w jego łaski, ponieważ...
Jak się okazało, współpracuje on prawdopodobnie ze Smokiem i Ryderem, co może się okazać no, wręcz niezbędne do tego, w sensie zapoznanie się z nim, żeby poznać, co tam się wydarzyło, jak chłopaki w ogóle pracują, jak zarabiają pieniądze, jak sprzedają narkotykułem w tym mieście i w ogóle. Także taki jest plan. No i żeby oczywiście wkupić się w łaski Jizziego, no to musimy dla niego wykonać kilka zleceń. Na razie se. Okej, jakaś muzyka gra. Muszę gadać. Oho. Dobrze. To jest zadanie chyba będzie oczywiste. Mhm. Tak, będziemy musieli po prostu gościa sprzątnąć. To jest prawdopodobnie jakiś tam gościu, który nie, że zabija te laski może nawet, ale nie wiem, być może jakąś działkę dla siebie dodatkową bierze czy coś. Zobaczymy. A być może to jest w ogóle jeden z tych morderców, którzy mordują dziewczyny Jizziego, co dzieje się w ostatnim czasie. Kto wie. Z tego co widzę, chłop znajduje się w... To się nazywa Hashberry, tak? Tak chyba wspomniał, no właśnie, Jizzy podczas rozmowy telefonicznej. Powiem wam, że czasami jest to wkurzające i trzeba o takich rzeczach pamiętać, właśnie jak się nagrywa let's play'e, żeby gdzieś ta muzyka nie leciała w tle, no bo potem jest problem duży, nie? Chociażby z uwagi na to, że jak YouTube nie zarabia na filmie danym, bo jest muzyka nielicencjonowana, no to YouTube'owi też nie opłaca się tego filmu gdzieś tam dalej pokazywać, no bo co, jak nie ma hajsu, to w ogóle bez sensu taki film promować. Tak to wygląda. Okej, jesteśmy już mega blisko. Ej, ta misja jest na czas, dopiero w tym momencie zauważyłem. To jak ostatnio wykonywaliśmy na live misję kuriera i się okazało, że nam zostało, nie wiem, tam 15-20 sekund, nagle... A ja byłem jeszcze daleko od celu. A, to jest konkurencyjny Alfons. No ta, ja totalnie tego znowu nie ogarnąłem. Czemu, CJ, nie mogłeś wziąć tego telefonu ze sobą? Nie skumałem tego. Hey, it's CJ. Just to let you know, you don't have to worry about no competition in Hashberry. Worry? Did I say I was worried? Jaki deszcz. Now to the real deal. Some of my girls. Ej, znowu muzyka leci, znowu. Ona leci tak po cichu, ale i tak ona potem jest wykrywana. Okej. Czyli gdzie musimy się udać? Zobaczmy sobie, jak to wygląda. Mhm. Czyli tu jest to całe Foster Wally i tam gdzieś pod wiaduktem powinny być dziewczynki Jizziego do ocalenia. Dobrze, lecimy zatem na miejsce. Ej, jakiś taki chyba dziwny dźwięk wydałem z siebie, tak mi się wydaje. No, może coś takiego było? Albo wiecie co? W słuchawkach czasami to wszystko dziwnie słychać. Weźmy sobie jakąś fajną stację radiową typu SFUR, czy jak to tam się w sumie powinno wymawiać. Nieważne. No i zobaczmy co to będzie i jak dalej się to wszystko potoczy. Oczywiście źle zjechałem, no zajebiście. Odbijmy sobie tutaj w prawo. Rzekomo coś tam Jizzy wspomniał, nie? Że jakieś dziewczyny mogą mieć problemy. Mogły wpaść w pułapkę. Lokacja znajduje się tuż obok, więc mamy SMG, jestem dobrze wyposażony, więc powinno pójść ogólnie rzecz ujmując dobrze. Gdyby nie oczywiście pieprzony taksówkarz i deszcz, który pada, spieprza, dziluje i ta prostytutka ginie. A w ogóle tam jest jedna dziewczyna czy kilka? No co się dzieje? Zobaczcie, nie mogę pod tę górkę podjechać. Co za szmelc. Ech, szkoda gadać. No nic, jesteśmy na miejscu. Zdejmij obu spekulantów. Aha, spoko, czyli tylko dwóch jest? Myślałem, że będzie więcej, powiem szczerze. Ty, zostaw loszkę w spokoju, gościu. Pamiętaj się. Jeszcze go tam po tyłku skopała. Uuu, dzwoni ktoś, halo. Zmieńmy sobie stację szybko. Udało się. Ta dupa, tam nie udało się zmienić stacji. Znowu muszę sobie pogadać. Aha. Czyli musimy ją przekonać do tego, żeby chyba tej zabawy nie kończyła. Dobra. Okej, no to z racji tego, że jesteśmy wielkim Karlem CJ'em Johnsonem, a Hobson jest największym Alfonsem w całym stanie San Andreas i nie tylko, no to lecimy oczywiście pokazać tej dziewczynie, że odchodzenie w tym momencie z tego biznesu to nie jest najlepszy pomysł. Niestety trzeba przyznać, że tym samochodem w deszczu jedzie się fatalnie. Na maksa go poobijałem. Prowadzenie pojazdów to prawda wzrosło, ale wiecie, boję się, że aktualnie tego samochodu mi nie starczy, żeby wykonać tę misję. W sensie wiecie, może się za chwilę zacząć palić i w ogóle.
Okej, okay, oczywiście muzyka w tle leci, zajebiście. Aha. Oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. I ksiądz oczywiście musi obczaić, nie? Jak bardzo to wszystko... Znaczy, co? W sumie nie wiem, co chciałem powiedzieć. Jak duże jest zepsucie tej prostytutki? Okej, okay, myślę, że chyba najlepszym sposobem będzie po prostu rozwalenie tego gościa z SMG, tej całej ochrony. Co on w ogóle pitoli? Fajnie by było, gdybym miał jakąś bazukę, ale chyba nie mam takowej. Chociaż ostatnio coś podnosiliśmy. Shit! Boję się, że ten samochód naprawdę lada moment może się zacząć palić. Dobrze, podjeżdżamy. Delikatnie pogoda poprawiła się. O. Ej, co ten księżynek odwala w ogóle? Widziałem, że do GTA SA jest w ogóle taka modyfikacja, która pozwala nam strzelać tak jak w GTA 4. To znaczy, wiecie, możemy po prostu jechać na wprost i celować sobie i strzelać. To by się w tym momencie strasznie przydało. Ej, wytrzymało ma tę limuzynę. Dostał tyle kul, nawet się ta limuzyna nie kopci. I ogólnie fatalna pogoda jak zwykle w San Fierro jest, no bo jak żeby inaczej. No, pod górkę to ciężko, Faster, co? Ciężko. Dawaj, strzelaj, CJ. No i co? Ty, halo? Wysiadajcie, co jest? Utala, czy ja przypadkiem tej misji nie sfailowałem w tym momencie? A, chyba nie. No nie, czy znowu musi lecieć muzyka w tle? Aha, zajebiście, że w ogóle napisy zniknęły, shit. Just keep it away from me, my home, and my club. Czyli co? Będziemy musieli tego wózka się pozbyć, albo ewentualnie... zaparkować je w garażu, żeby potem na live porobić misję Sutenera. To jest oczywiście świetny plan. Dobrze, moi kochani, w tym odcinku to byłoby na tyle. Z tego, co widzę na OBS-ie, dość mocno się to wszystko przyciągnęło, ponieważ... Przepraszam. Jest 40 minut. Myślę, że po cięciach będzie około 32-3, tak obstawiam z doświadczenia, wiedząc i patrząc, ile tych cięć dzisiaj było. Także całkiem długi odcinek wyszedł, tak czy inaczej. Dobrze, jeszcze raz dziękuję, że byliście, trzymacie się, no i do następnego. Hej!